Czuję ciepło, to idę kosza poszukać, żeby to wyrzucić. Gdzie tutaj miał być kosz? Sesja się zaczyna, proszę Państwa. Proszę Państwa, przechodzimy do rzeczy. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę, tak? Tak, już. Szanowni Państwo, serdecznie, bardzo serdecznie witam wszystkich na czwartym salonie tkaniny polskiej w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w manufakturze Wielkiej Szklarni. Państwo już wiecie, że to jest kryształowy pałac, a Wielka Szklarnia, taka nazwa robocza. Dzisiaj mamy wspaniałych gości, wybitnych artystów tkaniny polskiej. W manufakturze, w Łazienkach, artystów, przyjaciół Manufaktury Królewskiej, skupionych, współpracujących z manufakturą, a jednocześnie zainspirowanych, nieprawdopodobnie zainspirowanych twórczością państwa Rechowiczów. Mieliśmy zbierała się warszawka, tu jest pozytywne już określenie, warszawka, w latach 60. i 70. Ja nie mówiłem tego pani Hannie, dlaczego ja zacząłem studiować na uniwersytecie, tylko dlatego, że nie mogłem się dostać na akademię, ale ona była po przeciwnej stronie i jest do tej pory ulicy. A na akademii... To co będziemy? Jest rec. Nie, on sobie z techniką jest. Radzi w przeciwieństwie do mnie. Gorzej z tkaninami. Już tam mówię. Ludzi. Bardzo nie lubię przerywać tkania. A nie lubię przerwać, kiedy zaczynam. Bo wiem, że za każdym razem będę musiała jeszcze raz sobie to przypomnieć i powtórzyć, o co mi chodziło. Nawet jak jest projekt gospodarki, to są poszukiwania. To jest taki bliższy, czy Ale fajne te są floresy. I pupa. Takie rzeczy. Bo ja nic innego nie wchodzę na tych czekoladach, rozumiesz? Bo one wszystkie są za małe na mnie. Tak dopasowane jakby w ogóle nie torba. A ty wiesz ile ja mam takich. Ale elegancka. Ja mam jeszcze takie rudy. Rudy. I nie wiesz zupełnie co z nim, żebyś to przyniósł ten plastik. Wiem. Ja już uzyskałam, będę uzyskiwać się. To nie moja, niestety. O, dziękujemy bardzo. Na ciepło. Najważniejsze.